Dobry wieczór, witam serdecznie, Janusz Tomczak z tej strony. Zapraszam wszystkich serdecznie na webinar Skyward Community, szansa życiowa i biznesowa, Skyward Community, twoja droga do wolności finansowej. Witam was, drodzy państwo, w takim magicznym dniu i o magicznej godzinie, bo mamy dzisiaj 20.02.2020, jest 20.02. Także jest przed nami dzisiaj wspaniały wieczór, pełen magii i przyszłości, którą dzięki Skyward Community budujemy dla nas i dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń. Proszę państwa, ja się nazywam Janusz Tomczak, ze Skyward Community jestem związany od ponad 3 lat. Należę do grupy ambasadorów Skyward Community Team.pl razem z grupą moich kolegów, z którymi razem kończyliśmy szkolenie w Dubaju. Serdecznie witam tutaj na czacie naszego wspólnego kolegę, ambasadora Grzegorza Hutnika. Grzesiu, pozdrawiam cię serdecznie, wszystkich twoich zaproszonych gości i oczywiście gości, którzy do nas dołączyli nie tylko z twojej, jak to mówią, polecenia. Proszę państwa, na początku chciałbym powiedzieć państwu kilka słów na temat zaszłych zmian, które mamy na dzień dzisiejszy przedstawione przez firmę, a mianowicie, że od miesiąca stycznia, od nowego roku nie używamy już nazwy Skyway. To wszystko, co było Skywayem, przeszło już do historii. W tej chwili oficjalnie nasza działalność, naszej firmy nazywa się Skyward Community i tym terminem będę się starał tutaj dzisiaj z państwem się komunikować, opowiadać o nim. Moja prezentacja została zmieniona. Jeżeli gdzieś tam jeszcze w czasie prezentacji mi się po prostu wyrwie to Skyway, to po prostu wybaczcie, bo to są jeszcze zaszłości, które po prostu mam sprzed blisko 3 lat. Natomiast będę się starał używać nowych terminów, jak również to, że nie używamy już nazwy transport strunowy, tylko innowacyjna technologia transportu strunowego. I drodzy państwo, bardzo proszę wszystkich obecnych inwestorów, ambasadorów, a także naszych sympatyków, którzy do tej pory używali tych dwóch nazw, o używanie nowych terminów, z tego względu, że weszliśmy już na rynki międzynarodowe. Chodzi o to, że pan Junicki w swoim wywiadzie, którego udzielił na koniec 2019 roku, przekazał, że chce oddzielić, żeby było wiadomo, co należy do technologii, a co należy na przykład do grup sprzedażowych i żebyśmy tę zmianę tutaj uaktualniali tak w naszym przekazie, ponieważ Skyway zostało przy firmie macierzystej, natomiast my, którzy zajmujemy się marketingiem i sprzedażą, używamy formy Skyward Community, ponieważ to jest nasza nowa droga. Także, moi drodzy państwo, mamy 20.02.2020, dzień pełen magii, dzień, który się zdarza raz na 100 milionów lat, więc zaczynamy, proszę państwa, tak jak Skyway opanuje cały świat, Skyward opanuje cały świat, nasza technologia, przekażemy ją przyszłym pokoleniom, więc zaczynamy od początku. Co to w ogóle jest? Skyward Community to innowacyjna technologia transportu strunowego, która zrewolucjonizuje transport, ochroni środowisko naturalne i swym zasięgiem ogarnie cały świat. Skyward Community, w skrócie SWC, takim terminem będę się również tu posługiwał, to nie tylko innowacyjna kolej strunowa, ale również miasta linearne, proszę państwa, zielona energia i to, co jest wszystko związane z szerokim pojęciem ekologii. Informacja kluczowa jest taka, że wszyscy obecni inwestorzy i ci, którzy przystąpią jeszcze do nas w etapie tak zwanym 1.15, będą mieć zapewnione odbiór dywidend z wypracowanego rynku firmy, zysku firmy na rynku globalnym, SWC. O SWC piszą już naprawdę duże stacje informacyjne, portale internetowe, tak widzicie państwo na samym tutaj początku CNN, tego nie trzeba przedstawiać i to są informacje, które wychodzą w szerokim paśmie na cały świat i
Dowodem tego jest naprawdę wiele, wiele publikacji i to są publikacje już nie tylko negatywne, ale które coraz bardziej i szerzej piszą o naszej technologii i o naszych, i o naszym zakresie naszych robót, które czynimy w tej chwili na całym świecie. Ale największe zaangażowanie mamy w tej chwili, moi drodzy Państwo, na rynku arabskim. I tak o naszej innowacyjnej technologii piszą nasi partnerzy arabscy na arenie międzynarodowej. Macie tutaj Państwo kilka slajdów, gdzie to jest przedstawione. Między innymi macie tutaj znaczek RTA, to jest transport publiczny Dubaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którym jesteśmy teraz partnerem. Również na kilku slajdach widzicie tutaj Państwo wicepremiera Zjednoczonego Dubaju, który w dalszej części też mocno jest zaangażowany i promuje nasz transport międzynarodowy. 10 maja w obecności głównego projektanta i wynalazcy innowacyjnej technologii strunowej Anatolii Jonickiego miało miejsce oficjalne przedstawienie budowy Centrum Innowacyjnego Skyward Community w Szardzie. Wtedy to grupa 104 ambasadorów SWC, takich osób najbardziej zaangażowanych, inwestorów na świecie, mogła zobaczyć, jak powstaje i jest budowane SWC Innovation Center. Możecie to sobie Państwo wygooglować na Google Map. Macie tutaj slajd z tego i jak również kilka zdjęć, na których jesteśmy obecni my tutaj ambasadorzy SWC w obecności głównego projektanta i wynalazcy pana Anatolia Jonickiego. Byliśmy tam obecni w maju ubiegłego roku, byliśmy tam na szkoleniu, byliśmy na terenie budowy i my jesteśmy żywym dowodem, drodzy Państwo, że to wszystko jest realizowane i ma się w jak najlepszej kondycji. Projekt SWC, jak wiele nowych projektów, ma dużo przychylnych i nieprzychylnych opinii, ponieważ jako innowacyjny projekt jest zagrożeniem dla wielu grup wpływowych i konkurencji. Każdy nowy projekt przez to przechodzi, to jest nic jakiegoś tam wielkiego, nic strasznego. Niemniej musimy być też przygotowani na to, że tego hejtu na nas po prostu spływa dosyć dużo, bo jesteśmy po prostu zagrożeniem dla poważnych grup nacisku i konkurencji. Bo transport to, proszę Państwa, najbardziej skorumpowany rynek na świecie i dopóki będzie chociaż kropla ropy możliwa do wyciągnięcia z tych naszych zasobów ziemi, to tak długo będą te różne projekty, które są proekologiczne, blokowali. Ale to my, proszę Państwa, uwierzyliśmy, zainwestowaliśmy w ten projekt i wiemy, że w odpowiednim czasie pozwoli nam się cieszyć z zysków przez długie lata. Na szczycie World Development Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Skyward Community został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads of Transport jako nowy projekt Dubai Skyports. Otrzymał on ogromne wsparcie ze strony przywódców Emiratów Arabskich i zostało one potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammeda bin Rashida Al Maktouma z jego synem. Możecie to Państwo zobaczyć na następnym slajdzie, gdzie jego wysokość, pan wicepremier, razem ze swoim synem siedzi w naszym Skypodzie i można to zobaczyć w zakładce telewizji Sky Dubai One. Obecnie mamy podpisany kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. Jest to projekt tranzytu w mieście, obejmuje utworzenie 15-kilometrowej naziemnej linii szynowej liczącej 21 stacji. Będzie także łączyć kluczowe obszary, takie jak dzielnica biznesowa Business Bay, Śródmieście Dubaju Downtown Bay i Międzynarodowe Centrum Finansowe Dubaju, Dubai International Financial Center. Projekt Dubai Sky zostanie wdrożony w celu rozwiązania problemów transportowych i osiągnięcia celu rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, polegającego na przekształceniu 20% wszystkich podróży w Dubaju w autonomiczne do 2030 roku. Projekt Skyway spełnia przyszłe potrzeby Dubaju w zakresie mobilności pasażerów. System ten wymaga mniejszego przydziału ziemi i infrastruktury oraz używa prawie 5 razy mniej energii w porównaniu do pojazdów elektrycznych. Jest również zgodny ze strategią rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod nazwą Inteligentne Miasta Dubaj. To się pięknie wpisuje, proszę Państwa, w następną wiadomość,
bo Dubaj został wyróżniony takim jednym z inteligentnych miast na świecie, jest ich tam około 28, przez Uniwersytet w Glasgow. Opublikował on taką ocenę najmądrzejszych miast na świecie w Journal of Urban Technologies. I obejmuje one 28 miejsc i Dubaj jest wśród nich w duszy. Los Angeles, Tokio, Vancouver, Szanghaj i jest liderem miast na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. I drodzy Państwo, Wy możecie być częścią tego wszystkiego, czerpać zyski z faktu, że Dubaj będzie jeździć wszędzie i będzie tam również nasza innowacyjna technologia transportu stronowego. Po raz drugi w historii, proszę Państwa, mamy miesiąc luty, za 2 miesiące będziemy tam po raz trzeci, będziemy obecni na takiej wystawie Futuro City Show w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ubiegłym roku, w dniach 8-10 maja 2019 roku, ta nasza obecność zaowocowała podpisaniem kontraktu na budowę centrum innowacyjnego w Szardży. To są te slajdy, które pokazywałem Państwu wcześniej. W 2018 roku mieliśmy podpisane umowy i weszliśmy i zaangażowaliśmy się na rynku arabskim. Jak opowiadał nam pan Junicki na festiwalu, na którym byłem, Ekofestiwalu w 2019 roku, w roku 2020 będziemy mieć podpisane kilkadziesiąt kontraktów na bardzo duże pieniądze, bo około 50 miliardów dolarów. I te kontrakty zostaną podpisane w czasie, proszę Państwa, odbywającego się takiego spotkania. Boże święty. Nie City Futur Show, tylko Expo 2020. I to się odbędzie, proszę Państwa, już niebawem, za kilka miesięcy. Kolejne państwa, lądy przystępują do SWC, podbijamy Afrykę, mamy Wietnam, Boliwię i wiele innych projektów. Tutaj bardzo mocno na tym rynku promują nasi tutaj ambasadorzy, przedstawiciele, członkowie zarządu SWC, pan Franciszek Solar, to jest lider ze Słowacji, który ma właśnie pod opieką Wietnam, Boliwię, jak również pan Christian van der Weyer, który jest Belgiem. I bardzo mocno rozwija ten projekt na rynku afrykańskim i tam odnosi znaczące sukcesy w Kenii, w Nigerii. Ale ja bym chciał powiedzieć kilka słów takich, które przekazał nam pan Anatolij Junicki w Szardży, jak byliśmy tam razem z grupą ambasadorów z całego świata, że pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu, a jesteśmy dzisiaj. Weź mapę, zamknij oczy, połóż palec na dowolnym miejscu na mapie i tam za kilka lat będzie jeździł nasz transport innowacyjnej technologii. Proszę Państwa, jest to bardzo istotna informacja, ponieważ trzeba sięgnąć troszeczkę historią do tego, co było 5 lat temu jeszcze na terenie Białorusi, gdzie otrzymaliśmy takie miejsce po poligonie, gdzie mamy w tej chwili nasze ekotechnopark, gdzie jest tam technologia nasza i certyfikowana, gdzie przedstawiamy ją całemu światu. To były Ugory, w tej chwili jest to po prostu obiekt, który jest w pełni zagospodarowany, gdzie wybudowany już jest 6 tras, ale o tym powiem za chwileczkę. Także to, co się wydarzyło 4-5 lat temu, a co się stanie za lat kilka, to jest, proszę Państwa, niesamowita perspektywa i szansa dla wszystkich, dla nas inwestorów, dla sympatyków i dla przyszłych pokoleń. I cóż, no możesz zostać współwłaścicielem technologii, której wartość oszacowana jest przez niezależnych ekspertów na blisko 400 miliardów dolarów, ale trzeba pamiętać, że inwestować jeszcze w Skyway World Community można w 14 etapie. Kupić go po bardzo korzystnej cenie i dyskoncie. Mamy jeszcze możliwość inwestowania do końca 14 i 15 etapu. To są te etapy główne, proszę Państwa, z których będziemy otrzymywać dywidendy i nasze następne pokolenia. Każda zmiana etapu wiązać się będzie z cięciem udziałów o 40-50%. I o taki procent zmniejszy się możliwość naszego przyszłego zarobku na giełdach. Statystyka mówi, że do wejścia na giełdy światowe o udziałach w Skyward Community i wynikających z nich korzyściach dowie się zaledwie 2% osób na całej kuli ziemskiej. Więc proszę, przekazujmy wiedzę o SWC jak największej liczbie osób na całym świecie,
Wspierajmy nasz projekt Skyward Community i innowacyjną technologię transportu strunowego. Każda osoba, proszę Państwa, która dołączy do projektu SWC, innowacyjnej technologii strunowej, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach z globalnego rynku tej unikalnej, innowacyjnej technologii. Ale powtarzam, że ta możliwość jest jeszcze dostępna zaledwie w 14 i 15 etapie, dopóki będą akcje główne. Potem będzie możliwość inwestowania tylko w akcje lokalne, tak zwane adresowe. Oczywiście każda inwestycja to ryzyko, niemniej, proszę Państwa, tutaj ryzyko już jest drastycznie zminimalizowane z tego względu, że my już mamy podpisane kontrakty na budowy komercyjne, jak również mamy technologię, która jest pocertyfikowana, opatentowana, mamy potężne biura projektowe, jak również produkcyjne. Także jeszcze raz powtarzam, decyzja należy do Ciebie. I ta decyzja, żeby była przemyślana w tym kierunku, żebyś jak najszybciej został inwestorem i propagatorem tej wspaniałej, innowacyjnej technologii transportu strunowego. Proszę Państwa, dlaczego my jako udziałowcy mamy szansę zyskać tutaj naprawdę dużo, a nawet bardzo dużo? Odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ jeżeli dana firma rozwiązuje problem na konkretnym rynku i w związku z tym faktem jest zapotrzebowanie na jej produkt lub usługę, to ta firma ma jak najbardziej duże szanse na przetrwanie. Natomiast jeżeli ta firma rozwiązuje konkretny problem i to w skali globalnej, to jest jak na najszybszej drodze do wzbogacenia się, a wraz z nią bogaci się firma i oczywiście inwestorzy, którzy jej zaufali. Czyli w tym przypadku mówię tutaj o nas. A nie ma nic w tej chwili bardziej trendy, jak nasza technologia, proszę Państwa, ponieważ tutaj jest ochrona środowiska i rozwiązywanie problemów transportowych. Także jesteśmy w najlepszym czasie, w najlepszym miejscu i niech to się spełni, żeby cały świat mógł z tej technologii korzystać. Kilka słów, proszę Państwa, o takich związanych z o technologii, o szybkościach, to przejdziemy szybciuteńko, to jest tylko takie informacyjne. I tak, proszę Państwa, Skyway w porównaniu z kosztami budowy. W tej chwili koszt budowy 1 kilometra, czy to będzie ta część strunowa, czy na Katownicy, bazuje się w okolicach od 5 do 7 milionów dolarów. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o konkurencję, to na każdym etapie z konkurencją wygrywamy. I tak widzicie tu Państwo na przykład z tramwajami, to jest w granicach 10, no ale jak już weźmiemy kolej na przykład typu metro czy kolej magnetyczną, no to tutaj już są kwoty astronomiczne, bo to jest w granicach 150-140 milionów dolarów. Ja pamiętam taką anegdotę, jak opowiadał nam pan Junicki na którymś tam z festiwali, że była propozycja, żeby wybudować część naszej linii na wschodnim wybrzeżu Australii. Proszę Państwa, konkurencja zaproponowała, że za odcinek, tam powiedzmy kilkuset kilometrów, chyba bodajże 500, zażądali 3 miliardy dolarów amerykańskich. To pan Junicki mówi, że z takimi pieniędzmi to on by całą Australię zrobił w naszej technologii w koło, jeszcze wzdłuż i w poprzek by starczyło. No ale to już, proszę Państwa, zależy od naszych przyszłych inwestorów. Jeżeli chodzi o ilości przewożonych osób, oczywiście tu mówimy o infrastrukturze, jak już będzie wybudowana, to też tutaj z konkurencją wygrywamy praktycznie na każdym polu w ilości przewożonych osób na godzinie, jak również w prędkości, bo pojazdy Skywaya jeżdżą z prędkością od 120 do ponad 500 km na godzinę. Mamy tutaj też, proszę Państwa, takie porównanie kosztów, a to jest bardzo ważna informacja na przykład dla inwestorów. Jak to wygląda na przykład nasza linia Skyward Community z linią przykładowo takiego metra. No i sami widzicie Państwo, że tutaj koszt 100 milionów dolarów za kilometr, u nas 5-7. Ale co tu jest istotne? Dla inwestora zawsze się liczy, proszę Państwa, czas zwrotu inwestycji. Tutaj w przypadku metra mamy około 40 lat, nasza inwestycja zwraca się na poziomie 5-7 lat.
Ja powiem Państwu taką anegdotę, informację nawet, którą przekazał mi swego czasu Andrzej Pluta, to jest jeden z naszych liderów, który w tej chwili też jeździ po świecie i promuje naszą technologię i firmę. Jak był na spotkaniu pod Paryżem i byli tam przedstawiciele merostwa paryskiego, jak się dowiedzieli o tej naszej technologii, zobaczyli jej możliwości, to stwierdzili, że remont metra, który w tej chwili jest na terenie Paryża, to jest po prostu bezcelowy, bo koszty są tak astronomiczne, a tu można wybudować nową technologię, która jest dużo, dużo tańsza, efektywniejsza i przede wszystkim jej zwrot jest w bardzo szybkim i krótkim czasie. Mamy różne rodzaje transportu, no taki szybkościowy, podwieszany, nadwieszany, to jest właśnie na tych kratownicach, na strunie, miejski. No i mamy, proszę Państwa, jeszcze transport towarowy, bo to jest też jeden z takich elementów, z którymi dosyć mocno będziemy wchodzić na te rynki właśnie arabskie. Mamy tam również system morski, którego ja jestem wielkim fanem, muszę powiedzieć. W tych systemach, proszę Państwa, tych towarowych, to mamy również taką możliwość, że możemy bezpośrednio budować nasze linie do jakichś tam kopalni piasku, jakichś kwarców, proszę Państwa, i transportować to naszymi eskapadami bezpośrednio nawet na statki, pomijając porty, bo mamy również system portowy, taki nadmorski, gdzie 20-30 km możemy w błąd mórz i oceanu wychodzić bez potrzeby budowania jakichś tam doków. Bardzo interesujące. To wszystko możecie Państwo znaleźć w naszych materiałach, w biurach osobistych, we wszystkich wiadomościach. To jest wszystko pięknie opisane. Dobrze. Całą tą prezentację, porównaniu tych środków możecie Państwo pobrać sobie na poniższym linku. Jeżeli będzie ktoś tam zainteresowany, to proszę pisać do mnie na priv. Ja prześlę ten link do strony i sobie tam wszystkie wiadomości przeczytacie Państwo. Nasza technologia, którą opracował pan Junicki, to proszę Państwa już 42 lata. Niemniej w tej formie, w której ona jest obecnie, to jest od 2014 roku. Było kilka podejść do tego, żeby to stworzyć. Niemniej tutaj z różnych względów upadała to panu Junickiemu. Były to zarówno względy polityczne, jak i finansowe. Opowiadał nam na jednej z konferencji, że już prawie dwukrotnie miał taką okazję podpisywania, że już miał takiego inwestora strategicznego. Niemniej chciał przejąć większość udziałów, na co pan Junicki nigdy się nie zgodzi. Taka informacja dla Was, drodzy Państwo, największy pakiet udziałów na świecie ma pan Junicki ze swoją rodziną i to jest po prostu nasze zabezpieczenie, że żadna korporacja, żadni powiedzmy tam wielcy inwestorzy nie będą mieli możliwości przejęcia tej naszej technologii i w sensie takim, że wykupią sobie pakiet większościowy, a to jest dla pana Junickiego kluczowe i dla nas jako inwestorów również. Więc w tej formie jesteśmy od 2014 roku. Podzielone to wszystko zostało na 15 etapów. Jesteśmy w tej chwili w etapie końcowym, bo jest etap 14, pierwszy podetap. I zostały nam dwa etapy, proszę Państwa, czyli etap 15 to już jest całkowicie nasza technologia certyfikowana, opatentowana, wybudowana linie komercyjne i podpisane kontrakty i budowę naszych linii eksploatacyjnych na całym świecie. Kilka słów o miejscu, proszę Państwa, gdzie ta nasza technologia jest certyfikowana, gdzie są zapraszani inwestorzy z całego świata i która się stała również notabene wizytówką taką turystyczną na Białorusi. Jest to miejsce, nazywa się Marina Horka, leży 70 km na południowym wschodzie od Mińska, stolicy Białorusi. I tam, po byłym poligonie takim czołgów, ciężkich transportowców bojowych, został przydzielony teren około 40 hektarów panu Junickiemu i przez te 3 lata, proszę Państwa, 4, zostało tam wszystko zutylizowane, w sensie, bo to były tam jakieś tam roponośne te tereny, tam, bo to wszystko było, bo to był poligon, gdzie te wybuchy i inne rzeczy tam się działy.
pół roku tam zajmowało, żebyśmy ten teren zrekultywowali, wyrównali i w tej chwili już tam jest wybudowane 6 linii. Macie tu Państwo moją taką retrospekcję zdjęciową, którą pokazuję, że byłem obecny na każdym festiwalu, bo było tych festiwalów do tej pory 4. Natomiast ja byłem na 3, ponieważ wcześniej jeszcze nie wiedziałem o firmie, nie byłem inwestorem. Niemniej w swoje 50. urodziny w 2017 roku, zamiast balować, jak to mówią, wyjechałem, zobaczyłem, bo proszę Państwa, miałem już kilkanaście osób, które były u mnie w grupie jako inwestorzy i po prostu chciałem fizycznie dotknąć palcem, bo to, co teraz widzicie Państwo, to przede wszystkim są filmy z animacji komputerowej, natomiast ja chciałem zobaczyć to, jak to wygląda z natury. Efekt był taki, że w 2017 roku, to jest ten pierwszy slajd tutaj, gdzie siedzę w kapeluszu z naszą koleżanką Swietłaną i moim kolegą Andrzejem, pojechaliśmy na Białoruś, jeszcze dwie osoby ze mną pojechały i żeśmy tam mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda z natury. Następnie w 2018 roku wyjechałem z grupą inwestorów i grupą działaczy tego teamu PL z Polski z naszą dyrektorką Natalią Fujtak i w 2019 roku byliśmy tylko taką grupą 5 osób, z tym 4 moich bezpośrednich partnerów na festiwalu i na konferencji podsumowującej 5-lecie naszej działalności. Ja miałem okazję przejechać się tam unibusem już kilka razy, muszę Państwu powiedzieć, robi to ogromne wrażenie i mam ze sobą, zabrałem ze sobą inwestorów, proszę Państwa, moich bezpośrednich partnerów, których namawiałem kilka lat, a mianowicie kilka lat, 2 lata namawiałem pana Mariusza Jureckiego, którego serdecznie pozdrawiam, Krzysztofa Dawidiuka i Huberta Małeckiego, to chodziło mi o to przede wszystkim, i to jest też przekaz do Państwa, bo jeżeli Wy macie jakiekolwiek wątpliwości w stosunku do SWC, to nie ma lepszego miejsca na Ziemi, proszę Państwa, jak pojechać na Białoruś, to jest zaledwie kilkaset kilometrów od Polski, i przekonać się, jak to wygląda z natury. Moi koledzy, moi inwestorzy, którzy pojechali ze mną w ubiegłym roku, moi drodzy Państwo, to dzisiaj to, żeby, jak ich tak mówią kolokwialnie, przypalali rozgrzanym metalem, to będą szli za tym projektem jak w dym. Dlatego, że oni to po prostu fizycznie poczuli. Ja cały czas im powtarzałem. Wy znacie przekaz, mówię o Skyward Community, ode mnie. Ale zobaczycie, jak dowiecie się z tego z innych ust. Jak zobaczycie to sami i wierzcie mi Państwo, że każdy z nich jak wrócił, to dokupił sobie kolejny pakiet. I tak się dzieje. W ubiegłym roku ja miałem również okazję 2 lata temu zabrać swojego młodszego syna na to spotkanie, na konferencję i na, proszę Państwa, i na ekofestiwa. I efekt był taki, że on po przyjeździe od razu kupił kolejny pakiet dla siebie. Chłopak, który miał zaledwie 19 lat, nieskażony żadnymi biznesami i czysta karta, tak zwana tabula rasa. Dzisiaj jeden z największych propagatorów naszej technologii. Również organizowane są konferencje, na których też byłem, proszę Państwa, kilka razy z naszymi liderami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To są miejsca, gdzie my jako ambasadorzy, jako inwestorzy powinniśmy się odliczać i pokazywać, że ta polska grupa, która jest dosyć spora, bo to jest około 5000 inwestorów, proszę Państwa, jest też znaczącym elementem tego naszego projektu i udziału w tym naszym światowym systemie SWC. Ale teraz chciałbym powiedzieć kilka słów jeszcze o dyrekcji, o zakładach produkcyjnych, o inżynierach, bo proszę Państwa, w 2018 roku tam się wydarzyła dosyć poważna sprawa, a mianowicie pan Junicki wymienił dosyć sporą grupę kadrową. Otóż ludzie, którzy, jak to mówią, przychodzili do pracy, żeby pracować, to on takich ludzi nie szuka do projektu, tylko on szuka ludzi, którzy są oddani projektowi, czują ducha,
czują tą myśl, że buduj Skyway, chroń planetę, to jest nasze credo, to jest nasze logo firmy, gdzie my po prostu z tym przesłaniem idziemy do całego świata i te osoby, które po prostu nie poszły z tym duchem postępu, zostały po prostu z pracy zwolnione, mamy nowych ludzi, którzy są zaangażowani. W tej chwili firma nasza ma nowiutki budynek, taki projektowy, gdzie przenieśliśmy z takich różnych zakątków Mińska. Te nasze działy w tej chwili jest ponad 80 i firma zatrudnia już około 1000, proszę Państwa, 1000 osób jako pracowników i jednocześnie mamy ponad 80 biur projektowych w różnych branżach, zarówno tam technologiczne, jak i ochrony środowiska, i budowy humusu, i energii odnawialnych. Także to jest wszystko taka symbioza połączona, gdzie my wykorzystujemy tę wiedzę i potencjał tych naszych ludzi do tego, żebyśmy mogli rozwijać się i być niezależnymi. I nasunęła mi się to teraz taka jedna myśl, że pan Junicki, jak zaczął wyjeżdżać w świat, to znaczy jak promować tą naszą technologię, firmę swoją, to na początku miał troszeczkę inny obraz tego wszystkiego, a po części, po takim okresie tych podróży, po kilkuset spotkaniach, doszła do niego taka refleksja, że nie najważniejsza jest ta nasza technologia, proszę Państwa, tylko to, jakim potencjałem ludzkim firma dysponuje. I dlatego jesteśmy tą częścią tego Centrum Innowacyjnego w Szardży, bo tam będzie taki ośrodek szkoleniowy, gdzie też będziemy szkolić swoje przyszłe kadry. Ale proszę Państwa, to, że zostały wymienione ludzie, którzy byli bezpośrednio związani z technologią, z projektowaniem, to jest jedna strona medalu, a druga to jest, dotyczyła również osób, które zajmowały się promowaniem firmy, reklamą i pozyskiwaniem inwestorów. I również w 2019 roku została, proszę Państwa, stworzona taka grupa, takie szkolenie 3D Coaching dla ponad 108 osób z całego świata, z 18 krajów, gdzie osoby te uczyły się wspólnie i jednocześnie integrowały się ze sobą w zakresie podniesienia umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych. Mieliśmy to szkolenie pod okiem pana Jurija Galaty, to jest, on ma taką firmę, która jest Eurocoaching, która jest z Tallina, która jest, szkoli naprawdę potężne takie grupy sprzedażowe, takie ogromne firmy jak Mary Kane. Na pewno panie wiedzą, o czym mówimy. I z nim i jego tą drużyną przez blisko 8 miesięcy mieliśmy takie szkolenia, zarówno wyjazdowe, jak i online, bardzo wymagające i efektem tego było zakończenie naszego szkolenia w Dubaju, między innymi wizyta na budowie centrum w Szarczy, jak również zakończenie tego naszego szkolenia. Widzicie Państwo, tutaj uzyskaliśmy takie dyplomy, że jesteśmy w tej chwili ambasadorami firmy. Z Polski brało tam udział 8 osób, między innymi nasza dyrektor regionalna Natalia Fujtak, Tomek Żarnecki, Grzegorz Hutnik, Grzesiu, pozdrawiam Cię jeszcze raz, Tomasz Wajda, Krzysztof Dawidiuk, Mariusz Duczmański, no i ja jako Janusz Tomczak. Uzyskaliśmy takie dyplomy, widzicie Państwo, mamy tutaj kilka zdjęć ze szkoleń. Mamy tutaj drużyny, tutaj widzicie i z Belgii, i z Holandii, i z Niemiec, i z Izraela, naprawdę przekrój bardzo mocny, a to wszystko spowodowało, proszę Państwa, że my dzisiaj nie jesteśmy anonimowi, a to był jeden z celów tego szkolenia, ponieważ poznaliśmy się z wieloma ludźmi, którzy mają po prostu to w sercu. W sercu, tak, bo ten biznes się kocha, proszę Państwa, tą firmę się kocha całym sercem i oddajemy tutaj całą swoją duszę. I osoby, które to poczuły, to one wiedzą, o czym ja mówię. I gorąco Państwa do tego zachęcam, ale o tym za chwilę. Cóż, proszę Państwa, wypuszczone
wszystkich udziałów firmy to jest 400 miliardów. 280 miliardów posiada firma, a 120 miliardów tych udziałów mają prywatni inwestorzy, jak państwo i ja. Widzicie, żeby tutaj przejąć pakiet większościowy, to jest praktycznie wykonalne i bardzo dobrze. Bo jeżeli będzie to w rękach firmy, to mamy tą pewność, że żadna konkurencja nas nie przejmie, nie wykupi, proszę państwa, bo mogą kupić nas po to, żeby nas zjeść, albo po to, żeby nam przejąć technologię, albo żeby nas pozamykać. Wiecie doskonale, ile jest zrobione patentów na świecie, które nie ujrzały światła dziennego, bo to nie pasuje wielkim tego świata. Ja jestem wdzięczny panu Juliowi Anatolijowi Junickiemu za to, że jestem częścią tego projektu i wiele osób, z którymi ja rozmawiam również, że mógł się podzielić z gigantami, wiecie, z ogromnymi inwestorami, tak zwanymi krupnymi, ale nie zrobił tego, bo uwierzył w drobnych ludzi, którzy niosą to przesłanie, proszę państwa, a to wszystko dzięki takiemu systemowi jak crowdfunding. I jest to społecznościowe finansowanie, o którym powiem za chwileczkę. I dzięki temu zbieramy fundusze i propagujemy naszą firmę. Wielu ludzi na świecie promuje nasz biznes. To są już takie zdjęcia dosyć archiwalne, ale tutaj bym chciał pokazać jednego człowieka, który mocno jest od początku z panem Junickim. To jest pan Rod Hook. To jest ten starszy pan tu po lewej stronie u góry. To jest były wiceminister infrastruktury, transportu i planowania południowej Australii. To jest osoba, która mocno promuje ten biznes na terenie Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. I on się spotyka kilka razy z panem Junickim w roku, omawiają strategie i przyszłe plany, żeby na tym rynku zaistniała również nasza technologia. Jest takie jeszcze miejsce, proszę państwa, dosyć istotne. To jest muzeum tej naszej innowacyjnej technologii. Znajduje się na terenie ekotechnoparku w Barina Horce. Bardzo ciekawe miejsce. Było ono główną atrakcją ekofestiwalu w 2017 roku, ponieważ pan Junicki wymyślił sobie taką sprawę, że wszyscy inwestorzy, którzy tam zainwestowali w naszą technologię do kwietnia 2017 roku, zostali uwieńczeni z imienia i nazwiska na suficie. To wygląda jak taka konstelacja, jak gwiezdna, proszę państwa, i ja w 2017 roku byłem na festiwalu, niemniej nie dotarłem do tego muzeum, bo byłem tak podekscytowany wizytą na terenie tego ekotechnoparku, że po prostu nie chciało mi się wstać w kolejce, która tam chyba za 3 czy 4 godziny trwała. Niemniej w 2018 roku tam byłem po raz kolejny. Byłem tam również z synem i z tymi naszymi inwestorami. Zobaczyłem, jak to jest wszystko urządzone. Proszę państwa, odnalazłem siebie. Widzicie tutaj mnie w takim czerwonym kółeczku. Jest tam jeszcze parę osób z Polski, które też się tutaj znalazły na tej liście. No to nie tylko od imienia Janusz, bo tam jest wiele osób, inwestorów polskich, którzy po prostu tam są. Ale byłem tam, proszę państwa, z moim synem, wtedy 19-letnim, i jak on zobaczył tą technologię w tym muzeum, to dopiero taka przyszła do niego konkluzja, że mówi: tato, to aż cud i dziw, że Amerykanie tego nie wymyślili. A ja mówię: synek, to się ciesz, bo gdyby wymyślili, to ty by dzisiaj nie był inwestorem. I to jest prawda, proszę państwa. Jest tam pokazana cała droga pana Junickiego do dnia dzisiejszego, jak on to odbył od deski kreślarskiej poprzez swoje studia, pracę zawodową, którą robił, jak ta technologia powstawała. Bardzo ciekawe miejsce, warte obejrzenia. I chciałem państwu powiedzieć jeszcze raz i taką przypomnieć tę informację, że Ekotechnopark w Barina Horce został oficjalnie atrakcją turystyczną na Białorusi. Można tam bardzo, bardzo dużo zobaczyć ciekawych rzeczy. Kilka słów o giełdzie wewnętrznej, bo tutaj jest sporo mitów, przekłamań, a nasze informacje wychodzą, które mają być tylko pewne i potwierdzone przez firmę. To jest jeden z warunków takich, że nie ma innej możliwości rozmawiania na temat naszego biznesu i firmy.
Ta giełda wewnętrzna miała swoją premierę. Ona miała miejsce na początku 2019 roku. Wtedy grupa najstarszych stażem inwestorów, około 5 tysięcy, to są osoby, które zainwestowały w 2015-16 roku, mogła wymienić swoje udziały na pieniądze z bardzo dobrym współczynnikiem wymiany. Wtedy to było na poziomie finansowania 13 etapu. Następna grupa, proszę Państwa, to jest grupa około 50 tysięcy udziałowców, mogła wymienić swoje udziały na tokeny. I ja miałem tą możliwość i zrobiłem to, proszę Państwa, i widzę, i po tych informacjach, które dotarły do mnie w międzyczasie, to wiem, że zrobiłem bardzo dobry krok. Wymieniłem tych udziałów dwa razy po 100 tysięcy, bo jedno konto ma żona, jedno ja, wymieniliśmy razem, ponieważ informacja, która przyszła chyba z półtora miesiąca temu, jest taka, że te tokeny również są tak zwane uprzywilejowane. To znaczy, że od nich również będą naliczane dywidendy. Teraz też była taka okazja, proszę Państwa, w miesiącu styczniu wymiany przy tam odpowiednim dyskoncie i te osoby, które po prostu miały możliwość, wymieniły, inne, którzy nie wymienili, mają również możliwość tego, że po prostu będą używały swoich udziałów, które później będą przemienione na akcje, ale ta decyzja należy do każdej osoby osobno. Musi to sobie przemyśleć i przekalkulować. Natomiast dopóki nie wejdziemy, proszę Państwa, oficjalnie na giełdę, na której już jesteśmy, tylko mamy te tokeny zamrożone, to możemy je wymieniać z myślą tą, że to będą tokeny uprzywilejowane, czyli też przy ich obrocie będziemy mieć naliczane dywidendy. Natomiast jak się w momencie otworzymy i uwolnimy sprzedaż, takiej możliwości już nie będzie. Także macie możliwość jeszcze zakupienia pakietów i wymienienia ich na tokeny. Tak jak mówiłem, tokeny weszły z dniem 1 lipca 2019 roku. One są do 1 lipca 2020 roku zamrożone. Możemy się rejestrować na giełdach, proszę Państwa, zakładać portfele. Niemniej dopiero po 1 lipca 2020 roku będziemy mieli możliwość wymiany i handlowania tymi tokenami. One odegrają bardzo ważną rolę, bo będą nią finansowane projekty adresowe. Prawdopodobnie z tego, co mam informację, nawet cały projekt już 15 też będzie oparty o tokeny. Także będzie tutaj ich wartość wzrastała i zapotrzebowanie będzie coraz większe. Tokeny będzie można wymieniać na pieniądze fiducjalne albo reinwestować sobie w projekty adresowe. To już od każdego we własnej woli. Proszę Państwa, giełda zewnętrzna. To, co nam przekazał Pan Junicki, giełda zewnętrzna będzie na przełomie 2021-2020 roku. Dlatego, że po pierwsze, muszą być zakończone wszystkie etapy sprzedaży. Mamy etap 14, został nam 14 i 15. To jest jeden warunek. Następnie muszą być zakończone sprzedaże wszystkich udziałów RSW i Skyward Community. Pełna certyfikacja na wszystkie rodzaje naszych pojazdów i linii transportowych. Wybudowane i eksploatowane linie komercyjne. Od momentu pierwszej sprzedaży wartość naszych udziałów wzrosła blisko 800 razy. Ale pamiętajcie Państwo, że każdy etap powoduje zmianę wartości dyskonta średnio 30-50%, to jest 40-50. Z tego względu, że mamy od 13 etapu podzielone jeszcze nasze udziały na podetapy. Także jeżeli macie możliwości, to inwestujcie, bo taka szansa się w życiu nie powtórzy. Jak Państwo wiecie, albo ci, co nie wiedzą, my mamy nasze udziały, które będą obarczone taką dożywotnią dywidendą. Mało tego, te nasze udziały, które później będą akcjami, będą również dziedziczone. No i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że 20% z obrotu firmy, z wypracowanego zysku, tego netto,
będzie rok rocznie, jeżeli będzie ten zysk, też musimy to doskonale wiedzieć, będzie przekazywana na podział dla inwestorów. Tak dla przykładu, jeżeli byśmy wzięli, że firma wypracowała miliard dolarów netto zysku, to te 20% to jest około 200 milionów i to zostanie podzielone na wszystkich inwestorów według ich, proszę Państwa, ilości udziałów i to kwotowo każdy to dostanie. Dywidendy będą wypłacane w trybie rocznym. I teraz jeszcze jedna istotna informacja. Zanim każda osoba, bo to jest zapisane w memorandum, w dokumentach firmy, zanim każda osoba będzie mogła sprzedać swoje udziały na giełdzie, musi najpierw otrzymać pierwszą dywidendę. Jest to wymóg firmy i proszę Państwa, firma chce w ten sposób mieć porządek, jak również, że ta wartość tej dywidendy może mieć wpływ na decyzję o sprzedaży udziałów. Mało tego, jest również taki zapis, że i taka informacja, że firma jest tak pewna swojej wielkości, swojej wartości, że jeżeli będziemy mieć nasze udziały czy akcje już na rynku zewnętrznym, powiedzmy, otrzymamy za nią tam X wartości i będziemy chcieli je sprzedać, powiedzmy, za jednego czy tam pół dolara, to firma też się może do nas zgłosić i w pierwszej kolejności odkupi od nas z tego względu, że by zatrzymać jak największy portfel udziału swoich akcji ze względu na rosnącą wartość firmy. Także proszę Państwa, jeżeli będziecie sprzedawać, to sprzedawajcie firmie, żebyśmy byli właśnie mocni i żeby firma jak najwięcej miała jeszcze dodatkowo możliwości utrzymywania swojego portfela akcji. Warto poczytać, proszę Państwa, te dokumenty, bo tam jest wiele cennych informacji. Również to, że będziemy mieć nominalna wartość tych naszych udziałów, to jest 1 dolar, więc to się bardzo łatwo przelicza. Kupiłem na przykład 30 tysięcy udziałów za 2000 dolarów, tak dla przykładu, więc generalnie powinienem z tej inwestycji otrzymać 1 dolara za sztukę, więc sami widzicie Państwo, jaki tutaj jest przelicznik, jaki tu jest wskaźnik zyskowności. W tej chwili kupujemy te akcje na poziomie 2 do 4 centów, 5 w zależności jakie jest dyskonto. I widzicie, jaka jest możliwość tutaj zarobienia w niedalekiej przyszłości. Ryzyko, tak jak każda firma, jest obarczona ryzykiem, tak jak wcześniej Państwu mówiłem. To ryzyko jest coraz mniejsze. Ja wchodziłem do projektu w 2016 roku. To ryzyko było naprawdę duże, bo wtedy widziałem tylko firmę na papierze, na filmikach takich animowanych, ale ja tam się po prostu, proszę Państwa, zakochałem w Skyward Community całym sercem. No to ten projekt mnie powalił na kolana. Proszę Państwa, no sam fakt, że w swoje 50. urodziny mówię, zamiast balować, bo to dopiero połówka przede mną, jak to mówią, to wyjechałem na Białoruś z moimi partnerami i żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście wszystko jest prawdą. Dzisiaj, przez to, że byłem tam kilka razy, jestem w tej grupie ambasadorów, że współpracujemy mocno z naszą dyrektorą regionalną, panią Natalią Fujtak, z grupą naszych liderów, ambasadorów, no to my jesteśmy do tego projektu przekonani. Nas tam nie trzeba, proszę Państwa, jakoś mocno motywować, bo my wiemy, co to jest, jak to smakuje, jak to pachnie i dobrze by było, gdyby tutaj mieli Państwo możliwość wypowiedzi, bo Grzesiu Hutnik może to potwierdzić całym sercem i wierzę całą duszą, bo nieraz na ten temat żeśmy rozmawiali, że to jest potęga projekt, za który będą wdzięczni nam nie tylko nasi najbliżsi, ale naprawdę świat. I cóż, takie lekkie podsumowanie, proszę Państwa, że to dzięki, i to są słowa pana Junickiego, że to dzięki inwestorom Skyward Community jesteśmy na takim etapie rozwoju firmy, a nie innym, z tego względu, że to nasi otworzyli inwestorzy rynki i perspektywy inwestowania na całym świecie. I przede wszystkim dzięki naszemu systemowi finansowania, czyli crowdfundingowi, firma nie ma dolara długu i kredytu. To jest, proszę Państwa, informacja, którą przekazał nam Franciszek Solar na szkoleniu w Antwerpii, jak byliśmy z grupą ambasadorów. I dopiero on otworzył nam oczy
co to właściwie jest. Bo, drodzy Państwo, jest taki etap w rozwoju firmy, że w pewnym momencie, jak to mówią, dziecko przerasta rodziców. Firma zbiera pieniądze na rozwój, tak, no, mamy coraz więcej inwestorów, mamy zamówienia, etc., ale potrzebujemy finansowania i to finansowanie często obarczone jest tym, że po prostu firma, żeby sprostać wymogom, bierze kredyty, sprzedaje część swoich udziałów, no i różnie to bywa i nieraz było, że po prostu większy połknął mniejszego i tyle było po firmie. Natomiast crowdfunding to jest inwestowanie społecznościowe, które płaci naprzód. My mamy te etapy podzielone na, to jest etap zarówno technologiczny, jak i finansowania. I nie ma się tutaj, drodzy Państwo, co tam, jak to mówią kolokwialnie, napinać za mocno i denerwować, że już miało być zakończone. Nie. Pan Junicki nieraz to podkreślił na spotkaniach, że to, co było zamierzone w tym pierwotnym programie 1.15, to jest zupełnie już mocno zmienione, bo to jest też duch czasu postępu. Technologia się też zmieniła, bo weszliśmy już też w technologię blockchainową. I zrobione jest dużo, dużo więcej, jak miało być zamierzone, powiedzmy, w roku 2014. I ta możliwość finansowania i to, że mamy tą niezależność, to powoduje to, że my dzisiaj jesteśmy na takim rozwoju etapu, a nie innym, że mamy już podpisane kontrakty, że mamy certyfikację porobioną i idziemy do przodu. Ja gorąco Państwa zachęcam, wszystkich, niezależnie czy jesteście inwestorami, sympatykami, czy się jeszcze wahacie, do tego, żebyście spojrzeli na to, że ta nasza technologia to jest ratunek dla świata, to jest dar od Boga, naprawdę. I może to zabrzmi górnolotnie, ale ja to mówię Państwu z czystego serca mojego. Ja wierzę, że dzięki temu, że taki człowiek jak pan Junicki dopracował się tej firmy w wieku ponad 70 lat, to życzę mu naprawdę, żeby on żył 150 lat i żeby te pomysły i te projekty, które ma, przekazał jak największej ilości ludzi, żeby ten świat z tego skorzystał, bo sami widzicie, co się dzisiaj dzieje z tą naszą, z powietrzem, z tym systemem czerpania tych zasobów naturalnych, a tutaj mamy możliwość ogromnego, ogromnego, jeszcze raz mówię, wsparcia dla całej kuli ziemskiej, dla wszystkich ludzi. Dlatego hasło firmy Buduj Skały i Chroń Planetę jest jak najbardziej aktualne, które popieram całym sercem i życzę Państwu również tego, żebyście byli z nami. Jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, pierwszym podetapie. Do końca, proszę Państwa, zostało nam jeden etap, trzy podetapy. Końcowy etap 15 będzie miał wartość 1 dolara. To są sprawy inwestycyjne. W ofercie mamy możliwość inwestowania od tam 15 dolarów do kilkuset tysięcy, kupując nieograniczoną ilość pakietów, zarówno w gotówce, jak i na raty. Raty to bardzo wygodna forma inwestowania, bo ja zawsze powtarzam, że jak inwestować, to tak, żeby po prostu nie było czegoś takiego, że to nam spędza sens powiek, inwestuj tyle, ile możesz, a i tak jest to jedna z form dla mnie oszczędzania. Widzicie Państwo, co się dzieje z systemem bankowym w tej chwili, który też jest tak ustawiony, że w momencie, kiedy będą miały banki na przykład jakieś problemy finansowe, to nam nie wypłacą pieniędzy, bo jest tam określona pula i do widzenia. A tutaj mamy to zapewnione, że my jesteśmy udziałowcami technologii wartej ponad 400 miliardów dolarów według niezależnych ekspertów, proszę Państwa. I tak do projektu naszego wchodzą również inwestorzy, którzy od razu kupują pakiety i stają się inwestorami w różnej formie. Jeden inwestuje, drugi dla swojej przyszłości, trzeci dla emerytury. Ale jak to mówią w marketingu, albo masz czas, albo masz pieniądze. Jak masz pieniądze, kupujesz pakiet i zostajesz udziałowcem. Natomiast jeżeli nie masz pieniędzy, to też to nie jest koniec świata, bo proszę Państwa, rejestracja do naszej firmy jest za darmo, można ją zrobić bezpłatnie i swoją pracą
poprzez polecenie, poprzez opowiadanie o firmie, poprzez propagowanie można szukać inwestorów, zachęcać, żeby zainwestowali. My z takiej pracy, z naszego polecenia dostaniemy odpowiednie wynagrodzenie i będziemy sobie zbierać i w pewnym momencie kupimy sobie za te pieniądze z programu polecającego pakiet własny naszych udziałów czy akcji w późniejszej przyszłości. Znam takie osoby, sam to robię od blisko 3 lat, promuję pieniądze, które zarabiam i reinwestuję, kupuję sobie pakiety, robi to wielu moich partnerów, naszych kolegów w Polsce i na całym świecie, także to jest jedna z form. Proszę Państwa do tego, żeby promować i budować własny portfel akcji, a także żeby promować firmę. To za chwileczkę. Tyle chciałem powiedzieć na temat Skyward Community. Chciałbym przejść również do pakietów, jakie obowiązują obecnie, proszę Państwa, a później powiedzieć o pracy naszej takiej marketingowej, czyli duplikacji. Obecnie jesteśmy w 14 etapie, proszę Państwa. Mamy kilka rodzajów pakietów, tak zwane inwestycyjne. Powiększę tutaj sobie to. OK. Dobrze. Powiem o nich kilka słów. Pakiet największy w tej chwili to jest na poziomie 150 tysięcy dolarów. Jeszcze Państwo takich inwestorów, żebyście mieli sami, żebyście inwestowali, bo tu jest potężna ilość udziałów. To są pakiety gotówkowe. Chciałbym, żeby każdy z Państwa miał taki pakiet własny, albo żeby miał możliwość wykupienia albo znalezienia takich inwestorów. I one się zaczynają od 25 tysięcy do 150 tysięcy dolarów, proszę Państwa, i to można kupić sobie nieograniczoną ilość. Następna możliwość to jest inwestowanie na raty. Tu mamy kilka rodzajów. Pierwszy to jest Inotrans, to jest taki pakiet dla dynamicznych inwestorów, którzy w danym etapie, pod etapie kupują pakiet. Został on stworzony na takie targi Inotrans w 2016 roku. To był pierwszy taki pakiet. To są targi takie branżowe, gdzie jest przedstawiana właśnie technologia tam kolejnictwa i związane z tym technologie, budowy, maszyny, etc. My tam byliśmy pierwszy raz w 2016 roku z naszymi Skypodami. Natomiast w 2018 wtedy zawojowaliśmy te targi, proszę Państwa, to jest fakt. Ale w 2018 roku to żeśmy położyli konkurencję na kolanę, bo pokazaliśmy naszego Unilota, ten co ma jeździć z prędkością 500 km na godzinę. Ja miałem możliwość widzenia go w Berlinie, jak również w tym, na festiwalu w Białorusi. To jest jak Bugatti zrobione, proszę Państwa. Tym pojazdem między innymi będziemy zdobywać rynek arabski. Ale wracam do tego Inotransa, więc tutaj jest wartość 1000 dolarów. Widzicie Państwo, że pierwszy zakup to jest na poziomie 33 tysięcy dolarów, później następny jest 38, aż dochodzimy do 47. To jest dla tak zwanych dynamicznych inwestorów. Drugi szybki start, 600 dolarów. Jego się kupuje dzień po dniu, raz 300, drugi raz 300. Mój kolega spod Warszawy jest zwolennikiem bardzo tego, bardzo lubi ten pakiet i kupuje go dosyć często. No i trzeci pakiety to są dla naszych tam dzieci i wnuczków. To tu mają duże zainteresowanie wśród rodziców i babciów i dziadków, bo tymi pakietami budujemy po prostu przyszłość naszych dzieci. One są od 585 dolarów i 1350 dolarów ten pakiet student. Następne pakiety, proszę Państwa, to są pakiety na ratę też dla takich dużych inwestorów od 5 do 50 tysięcy dolarów. Ja mam takich inwestorów, którzy kupują sobie te pakiety w granicach tam kilkunastu tysięcy dolarów, kilkudziesięciu tysięcy dolarów, którzy kupują sobie na raty z tego względu, że uważają, że rozłożone na 10 równych rat, nie muszą tego kapitału wydawać jednorazowo. Gdzieś tam inwestują, pracują i spokojnie sobie płacą co miesiąc. Bardzo wygodne dla nich forma inwestowania. Natomiast chciałbym się zatrzymać chwilę
przy udziałach takich i ofertach inwestycyjnych, takich mniejszych troszeczkę, drodzy Państwo. To są pakiety dla, które są najczęściej sprzedawane w granicach od 250 do 2000 dolarów. I ja tutaj, jak zająłem się promowaniem firmy, to stworzyłem taki własny model, który przekazuję i promuję, bo mówię, jak chcesz kupić pakiet i stać cię, to kup sobie duży i mały. Dla mnie małe zaczynają się od 500, 250-500 dolarów. Oczywiście tu ja nikomu nie ubliżam, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli, bo jeżeli dla kogoś to jest duża kwota, to jest wiadomo, to jest jego kwota, ale jeżeli są inwestorzy, którzy mogą kupić za 250, za 500, a mogą wydać więcej, to proponuję, żeby sobie to rozłożyli na dwa razy, kupili duży i mały. I tak dla przykładu weźmy taki pakiet senior za 500 dolarów. Tutaj mamy ich 13 500. No i pakiet biznes za 2000 dolarów, proszę Państwa, i tu jest 66 tysięcy udziałów. Ja tłumaczę wtedy tak. Jeżeli my za 2-3 lata wejdziemy na giełdę i zainwestujesz 2500 dolarów, pan, pani, i w takim pakiecie senior masz 13 tysięcy dolarów, no i załóżmy, że sprzedałeś sobie ten pierwszy tysiąc, te pierwsze 500, ten mały pakiet, no to masz zwrot inwestycji, oczywiście płacimy podatki z tego wszystkiego, inwestycje, którą wpłaciłeś, zwraca ci się tam z nawiązką, możesz sobie te pieniądze zadysponować, wydać, przeznaczyć na dalsze inwestowanie, każdy według własnej woli i zapotrzebowania. Natomiast duży pakiet zostawiamy sobie, proszę Państwa, albo na odbiór dywidendy, albo na to, jak te nasze udziały wzrosną do ceny już takiej dosyć wysokiej, bo prognozy są różne. Jedni mówią 5, inni nawet i 50 funtów za udział, więc zostawić sobie to można na nasze emerytury, bo sami Państwo widzicie, co tam dostaniemy tam na tę jesień naszego życia, jako taki pakiet zabezpieczający. Zawsze to można spieniężyć, a równie dobrze można to przekazać naszym potomnym, bo te akcje nasze są dziedziczone. I powiem Państwu, że praktycznie jedna osoba, jak do tej pory z grupy, którą tam inwestowała ze mną razem w pakiety i kupowała sobie akcje, zrobiła to, że nie wzięła, tylko wzięła duży, a i tak po pół roku przemyślał ta osoba sprawę i dokupiła sobie mniejszy, żeby po prostu taką możliwość na przyszłość stworzyć. Także ta forma ratalna, bardzo wygodna, płacimy w równych ratach przez 10 miesięcy. Warto, bo to bez jakiegoś tam mocnego wysiłku finansowego możemy sobie tutaj spokojnie zabezpieczyć swoją przyszłość. Jest również, tak jak mówiłem Państwu, program bonusowy, to jest dla osób polecających. I widzicie, że tutaj z tego konta bonusowego możemy sobie spokojnie kupić udziały i osoby, które nie mają kapitału, mogą po prostu poprzez swoją pracę dokończyć i zrobić to w ten prosty sposób, że jak nie masz pieniędzy, a masz czas, to polecaj, propaguj i tym sposobem zakupisz sobie pakiet swojej akcji. To tyle, proszę Państwa, o Skyward Community, o pakietach. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o osobach i do osób, które są zainteresowane współpracą z nami, czyli o systemie duplikacji. Proszę Państwa, duplikacja Skyward Community to jest naprawdę bardzo poważna i fajna sprawa, ponieważ my mamy stworzony ten system od, proszę Państwa, lutego ubiegłego roku i jest to system kompatybilny ze wszystkimi inwestorami na całym świecie. Tutaj nie musicie, drodzy Państwo, wymyślać koła, robić rzeczy niepotrzebnych, bo już za Was rzeczy są zrobione. Tutaj trzeba robić to sztampowo, iść według wytycznych i wierzcie mi, że ja mam przyjaciół z Gruzji, którzy nie mówią w języku angielskim, tylko Gruzini mówią w swoim języku i rosyjskim, oczywiście ze względu na te republiki, które tam kiedyś były, i pozyskują inwestorów z Turcji, z Włoch.
I to tylko dzięki temu, że używałem translatora, drodzy Państwo, i materiałów, te, które za chwilę to Państwu pokażę w systemie naszej duplikacji. Te materiały opracował nasz zarząd. Główną osobą, która opracowywała te materiały, jest pan Franciszek Solar. To jest ta osoba, o której Państwu mówiłem na początku. To jest ten nasz lider ze Słowacji. I my mamy te materiały zrobione w sposób następujący. Widzicie Państwo, to jest grupa tych naszych ambasadorów, gdzie my się uczymy tego, bo między innymi na tych naszych szkoleniach ambasadorów mieliśmy te materiały. Mamy to opracowane w tej chwili w 18 językach. Materiały są płatne, drodzy Państwo, z tego względu, że jak się coś otrzymuje za darmo, to się tego nie szanuje. Ja bardzo dobrze do tego podchodzę, do tematu i również. Kosztują w granicach 5 euro. To nie jest jakiś tam znowu ogromny wydatek, ale trzeba te 20 tam parę złotych na to wydać, a jak się wyda, to też się inaczej na to patrzy. Widzicie tutaj nas znowu szkolących się, uczących, bo mówię, te wszystkie materiały są jednakowe w tych kilkunastu językach. Tu macie, no, widzicie, Christiana van de Weyera, to jest jeden biały, który tutaj uczy duplikacji naszych partnerów z Nigerii i Nikaragui. Tak to wygląda, proszę Państwa. Teczka, jeszcze w oprawie Skyward Capital. Niebawem to na pewno zmienią, bo mamy używać nowej formy, ale tu chodzi o zasadę taką wizerunkową. I jak to się zaczyna? I tu widzicie Państwo, nie wiem, te osoby, które współpracowały albo pracowały w marketingach, to jedne się z tym spotkały, styknęły, drugie nie. Ja znam marketing, bo uczę się tego już 8 rok, więc tam niewiele materiałów tutaj jest znanych. Niemniej to jest taka lista, widzicie Państwo, gdzie można sobie stworzyć taką własną książkę kontaktu i gdzie się wyszukuje te osoby. Tu nie jest to, że my mamy szukać jakiejś nagonki robić, bo to nie jest cel tego naszego, proszę Państwa, szkolenia, tylko że jeżeli przeczytacie taką listę, to się nasuwa wiele, wiele osób i miejsc, gdzie my po prostu do tych ludzi możemy dotrzeć. Wszystkie osoby, które są nowe, a mają osobę, która wprowadziła ją do tego biznesu, pokazała, no to bardzo dobrze, jak sobie zrobi listę takich pytań, no bo proszę Państwa, no jeżeli jesteście nowi, to nie macie odpowiedzi na wiele pytań, nie wiecie, jak zbijać obiekcje partnerów przyszłych czy przyszłych inwestorów. Niemniej takie osoby, które Was poprowadzą, chętnie udzielą tej informacji, bo my pracując z wami, również nasze biznesy rosną. To nie jest tu żadna tajemnica. Książka kontaktów, kolejny slajd. To oczywiście te kartki możecie sobie Państwo tam pokserować, zrobić, że to będziecie mieć wielokrotną tę listę. Wypisać swój cel, bo to jest kluczowe. No jeżeli moim celem jest na przykład osiągnięcie 100 tysięcy, 200 tysięcy akcji albo budowa domu, no to z czegoś to się musi wziąć, albo to się bierze z naszych finansów, albo z naszej pracy. I tak warto sobie napisać cel, bo cel, proszę Państwa, powoduje to, że jak mamy jakieś wątpliwości, zwątpienie, opadną nam siły, to się do nich wraca, cele się czyta. I one powodują to, że ta energia, ten ogień w nas do tej pracy jest cały czas podtrzymywany. Indywidualny plan działania na tydzień, to jest dla takich osób już mocno zaangażowanych, że pracują powiedzmy tam 2 czy 3 godziny dziennie w tygodniu, planują sobie, później robią sobie statystyki, jak to wychodzi. Oczywiście to są telefony do upline'ów, to są telefony do sponsorów, do osób, które wprowadziły, do dyrekcji. Także my tutaj naprawdę udzielamy wszelkich informacji. Ja mam kontakt z wieloma osobami w Polsce, nie tylko z osobnych moich linii, tak zwanych tych strukturalnych, i ja nie widzę najmniejszego problemu, żeby z nimi rozmawiać, pomagać. Służę wiedzą i pomocą zawsze. Na czacie jest Grzegorz Hutnik, osoba też, która bez problemu powie Państwu, jak pokierować tym swoim biznesem, co zrobić. Dziękuję Ci, Grzesiu, że jesteś z nami. Proszę Państwa, biznes taki marketingowy to się buduje zawsze od wydarzenia do wydarzenia. No i takim wydarzeniem to jest geokonferencja, u nas to jest ekofestiwal.
On się odbywa raz w roku w okresach letnich, albo w lipcu, albo w sierpniu. Teraz dwa kolejne lata z rzędu wstecz były w lipcu, w sierpniu, przepraszam, na spotkaniach, webinarach, takich webinarach technicznych, bo to powoduje to, że jeżeli sobie założycie, że osiągniecie tam pozycję, powiedzmy, lidera, czy tam mastera, czy eksperta, no to nie ma możliwości innej, jeżeli nie będziecie uczestniczyć w takich spotkaniach, bo żeby się rozwijać, to trzeba w nich uczestniczyć. A to też buduje biznes i utrwala Państwa w przekonaniu, że wszystko jest naprawdę w jak najlepszym porządku. Tu mamy takie slajd pokazujący, jaka jest droga do kariery, a przede wszystkim jakie my otrzymujemy też dochody. I tak widzicie taką poziom takiego lidera, proszę Państwa, bo pierwsza linia, czyli bezpośrednio z naszego polecenia, jak wprowadzimy, otrzymujemy 15% od osoby, która zainwestowała. I jeżeli ktoś przykładowo kupił pakiet za 1000 dolarów, no to nasze wynagrodzenie będzie 150, czyli widzicie Państwo, że jedna, dwie, trzy osoby na takim poziomie wprowadzone do biznesu powodują to, że możecie sobie spokojnie wykupić pakiet za 250-500 dolarów i opłacać go ze swoich zarobków z polecenia. I kolejna pozycja mistrza, to mamy znowu tam 15% i tam kilka głębokości dalej, bo to aż do 9 poziomu, to już są naprawdę potężne ilości osób w strukturach, muszę Państwu powiedzieć, później jest mistrz, top expert i Skyward Community Expert, to jest najwyższa pozycja, która została wprowadzona w ubiegłym roku. Każdemu z Państwa życzę, żebyście doszli do tych pozycji w nomenklaturze firmy. W tych naszych materiałach są oprócz tego takie broszury i muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli osoba, która tak zwani liźnie tematu, czyli będzie zainteresowana, posłucha, poczyta wiadomości, które są w naszych biurach osobistych, bo jeżeli jesteście zarejestrowani, to każdy ma swoje biuro osobiste, tam są informacje, to wierzcie mi, że z tą broszurką idziecie w świat i nie ma problemu, żebyście przedstawili technologię i rodzaje transportu, kto jest twórcą, widzicie tu wszystko. Tylko Państwo jak na dłoni. Bardzo fajne opracowanie. Możecie mieć to. I dlatego ci nasi partnerzy i koledzy z zagranicy tak to robią, że mają ludzi, na przykład ci z Gruzji mają tam we Włoszech. Oni widzą taką broszurkę i to jest tylko kwestia kilku zdań na komunikatorze i wszystko wiadomo, o co chodzi. Kilka jest tych broszurek w tych materiałach. No i tu macie Państwo też kolejne zdjęcie z naszego szkolenia. To chyba było w Dubaju. Chyba w Dubaju to było zdjęcie, tak. O, Grzesiu, witam Ciebie, bo jesteś na pierwszym planie. Akurat uśmiechnięty ten w okularach. I to jest dowód, że my tam byliśmy, jesteśmy tą grupą, proszę Państwa, i działamy dla dobra Waszego i naszych rodzin, i przyszłych pokoleń i to, że my promujemy naszą technologię na arenie międzynarodowej i nie tylko. Ja dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu dobrych przemyśleń, dobrych decyzji i żeby ten magiczny dzień, który dzisiaj dobiega już do końca, 20.02.2020, napawał Państwa takim dobrą myślą, dobrym optymizmem i nadzieją, że ta nasza technologia w tym roku już ruszy jako technologia komercyjna, że niebawem będziemy już sprzedawać naszą technologię na całym świecie. I te osoby, które mają jeszcze wątpliwości, dołączyły do nas i życzę Państwu z całego serca, żebyście pojechali i zobaczyli, jak to wszystko wygląda w Białorusi, w Marinachorce, w naszym ekotechnoparku, gdzie zobaczycie tą technologię, dotkniecie, a wtedy wieście mi, że nie ma takiej osoby na Ziemi, która będzie w stanie Wam powiedzieć, że to jest jakaś tam piramida, jakiś tam hejt, etc. Nie ma takiej opcji na Ziemi. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Życzę spokojnej nocy, jeszcze raz dobrych decyzji i wszystkiego, wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Do usłyszenia i do zobaczenia.